Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w nowym formacie, który jest zainspirowany formatem Freeza. Skoro Freeze wszystko kradnie, to i my. No to, moi drodzy, hater numer jeden w wywiadzie wspomniał, że Amadeusz jest denny, byle jaki, że wystarczy mu zajebać i może wypierdalać. Według hejtera większe szanse Amadeusz miałby w walce niż na konferencjach. Czy tak będzie? I poprosimy o wywołanie hejtera numer jeden. Jak tam stresik jest? Kurwa, nie wiem, szczerze mówiąc. Pytanie, czy to hejter... Tak przed walką, wiesz. Przed narodowym, to... wiesz, wielka widownia. To nie ma żadnego przed walką, zwłaszcza. Zero, tak. Ty się nie boisz wyzwań? Ale co, twierdzisz, że ty byś był tym wyzwaniem? Nie, ja do czego zmierzasz? Teraz o tobie, nie o mnie, dawaj. Boisz się wyzwań takich, zawsze walczysz. Ta. Zawsze walczysz, jak kurwa kogoś wyzwiesz, nigdy się nie cofasz. No, walki jak walki, nie? To dlaczego, żeś kurwa nie zawalczył z Denisem i okłamałeś wszystkich, zasłaniając się matką własną? Film sponsoruje G4 Skins. Jest to strona ze skrzynkami do CS-a. Posiada wiele metod płatności, na przykład SMS, Blik, a nawet PaySafeCard. Z moim kodem SEP4 otrzymacie plus 5% do doładowania. Codziennie nie możesz kręcić kołem bonusów, aby otrzymać prezent. Koło resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Możesz również zdobywać poziom, dzięki któremu otrzymasz klucze do skrzyń bonusowych. Na G4 Skins dostępne są też eventy. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo, przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Walutę eventową możesz wydawać na nagrody. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Słuchaj, fajnie, że do tego o tym mówisz, bo z tego co wiem, to wczoraj akurat w internecie widziałem, jak twoja mama wypowiedziała się na twój temat. Nie ma potrzeby, mamo, na agresję, bo ja jestem dobrym synkiem, ja jestem tym dobrym synkiem. Tak, ty jednak jesteś zajebisty po prostu. Od kwietnia, mieszkając w Warszawie, 5 kilometrów ode mnie, jesteś chujowym synkiem i tyle ci powiem. Kurwa, gówno cię obchodzę i taka jest prawda. Ale kasę ci wysyłam. Nie mnie, tylko na swoje mieszkanie. Nie jestem ci nic winna. Ile ja pieniędzy w ciebie włożyłam, jak ja harowałam na ciebie, to ty kurwa, żebyś połowę tego dla swoich dzieci zrobił. No to ja chcę dwójkę na raz zrobić, żeby nadrobić to. No to zrób dziesiątkę, chuj mnie to obchodzi już. Mam cię, synu, dosyć. To mam przyjeżdżać, czy nie? Masz przyjeżdżać. Czyli mnie kochasz jeszcze? Jeszcze trochę. To, że ty, kurwo, nie masz szacunku nawet do własnej matki, do własnej mordę rodziny. Zapij, kurwo, ale nie, mieliśmy nie przerywać, prawda? To, że ja się kieruję innymi wartościami niż takie ćpuny jak ty, to wiele nas różni, dlatego nie mamy ze sobą nic wspólnego. I rozumiem, że w takim pustym berecie jak twój może się nie mieścić to, że są sprawy ważne i ważniejsze. Dla mnie ważniejsza jest rodzina. Zasłoniłeś się mamą, tak? Wymyślając, nie wiem, czy była chora, czy nie, ale... Dobrze. Teraz ty mnie proszę, ja ciebie. Mieszając temat choroby i walki, gdzie, kurwa, no umówmy się, chłopie. Zawsze walczysz w pełnej, kurwa, gotowości, masz wszystko na luzie poukładane w życiu, czasami walczy się, jak masz coś z tyłu głowy. Za chuja ci nie wierzę, że nawet jeżeli by coś było, broń Boże, żeby nic nie było, to ty, kurwa, dlatego nie wyszedłeś. Nie wyszedłeś, bo to było ustawione i myślę, że minęło tyle czasu i ludzie mają cię za takiego jebanego farmazona i kłamcę, że Amadeusz daje szansę ci się przyznać, powiedz to, bo będzie to za tobą latami chodzić, będzie ci ciążyć na sumieniu, żeś wymyślił coś, nie wiem na jaki chuj, też możesz powiedzieć, żeby po prostu wkręcić ludzi. Ja też jestem widzem, czekałem na tę walkę. No i po prostu się wyjebałeś, więc powiedz, jak to było zaplanowane, dlaczego tak zrobiłeś i czy to było od początku zaplanowane, bo myślę, że od początku. Wiadomo, że myślenie jest twoją mocną stroną, ale ci odpowiem. Ja chętnie pokażę ci papiery na to prywatnie, że moja mama była chora, ale w momencie, jak ty je ujrzysz i się okaże, że to było prawdą, czy klękniesz i będę mógł ci naszczać do pyska. Tak jak miałem to zrobić Denisowi. Tylko, że... A Denisowi naszczasz do pyska. Oczywiście, a że nie mogłeś wyjść... A nie, mogłeś... dlaczego nie odpowiadasz a na nie pytanie? Wyjść do niego? Czy zgodzisz się na to? Jeśli się na to zgodzisz, zapraszam cię już dzisiaj i do mojego prywatnego domu, do moich rodziców i pokażę ci, że moja mama była chora. Była chora w tym czasie akurat i dlatego nie zawalczyłeś. A dlaczego, jak twoja mama była chora, to i tak nie zawalczyłeś? Wytłumacz mi. Bo ja tego nie czaję, stary. Bo... Rozumiem sprawę z prawami. To ci odpowiem Poczekaj chwilę. Każdy by zrozumiał, jeżeli miałbyś jakąś gorszą dyspozycję. Ale jeżeli dochodzą słuchy wszystkich, że tej walki nie będzie, zanim się dowiadujemy o twojej mamie chorej, o której już nie chcę mówić, bo mówmy, że po prostu jakaś tam sprawa była w tle.
i jest jeden głos, drugi głos, trzeci głos i to się spełnia, to jak ty możesz teraz powiedzieć, że kurwa to jest przypadek, bo to nie jest jeden jebany przypadek i wiem, że się nie przyznasz i wiem tam, naszczać Doria, to ja tobie mogę, wiem, że się nie przyznasz, więc ta rozmowa nie ma sensu, bo ja wiem, będzie teraz kółko, więc chciałem tylko powiedzieć, co powie, no bo to wiadomo, że była gruba ustawka i nie wiem, czy to ale miało... Ale ty to podejść, wiesz, czy wróżysz? No wiesz co, to jest tak, czasami wyciągasz wnioski z okoliczności. Jeżeli okoliczności są takie, że wypromowałeś galę, ale się wycofałeś z przeciwnika, który byłby dla ciebie... po co promowałem tą galę? Daj mi powód. Żeby wypromować... No po co promowałem galę? Bo jesteś jebany freakfighterem. Więc miałeś przeciwnika bardzo ciężkiego i zakładam, że kalkulacja była taka, że dobra, w promocji będę uczestniczył, bo Denis jest dobry do zadymiania, a później będzie jakaś tam sprawa. I tutaj w ogóle nie czy mama chora, czy nie, nie kwestionuję, bo nie chcę gadać o mamie twojej, ale chodzi o to, że się po prostu wycofałeś z powodów jakichś tam, które nie były uniemożliwiające walkę. Ogólnie idąc twoim tokiem rozmowania, oczywiście ma to sens, tak? Ma to sens, jak się łączy kropki, tylko że życie, jak sam pewnie wiesz, nie zawsze wszystko jest czarne albo białe. Wydaje mi się, że w tamtym momencie i w tamtych okolicznościach i potem co się dowiedziałem o mojej mamie, czego nie chcę sobie nią wycierać w ogóle twarzy, bo to nie miało być do opinii publicznej, jednak osoba, druga federacja, która, jak twierdzisz, rozumiem, że zapłaciła mi za promocję i wiedziała, że się wycofam, wrzuciła na Instagrama informacje, że sugerujące mi, że się obsrałem, więc chyba to moje dogadanie z nimi nie do końca jest takie, jak twierdzisz, znaczy, idąc tym tokiem rozumowania, nie? Ja nie mówię, że ty jesteś na tyle głupi, że się nie dogadałeś, tylko po prostu, żeś kurwa uciekł. No, czyli po prostu przyszedłem, traciłem swój czas, gdzie mogłem robić swoje projekty i zarabiać pieniądze, żeby pod koniec nie dostać wypłaty. No bo było coraz bliżej w pierdolę od Denisa i to ci zaczęło do głowy wchodzić. Ale jak wiesz, na przykład jako freakfighterzy czasami dostajemy w pierdol za pieniądze. Tak na przykład dostałeś miesiąc temu chyba największy wpierdol w życiu, więc co cię dziwi? Jeśli kwota była duża, a wszyscy wiedzą, że była duża, dlaczego nie miałbym wyjść i dostać wpierdolu za pieniądze? To się obsrałeś. To ja tylko dopytam. No rozumiem, czyli rozumiem. Pasut, czyli to potem, co ci powiedział Amadi, co byś musiał zrobić, gdyby on miał rację, przekonało ciebie, że Amadi ma rację, czy dalej jesteś nieprzekonany do jego racji? Słuchajcie, ja chciałem posłuchać jego wytłumaczeń. Ja tam nie jestem jakiś kanał komentarzy. Ja mam dla ciebie propozycję. Dzisiaj jedziemy do domu moich rodziców, a później wstawiamy... Ostatnio żarłeś skórę ze stopy, nie? No to teraz odpalimy live'a u ciebie na kiku, a ja ci do pyska nasikam. Po tym, jak sobie zajrzysz, że jednak moja mama miała operację. Ja ci nasram do mordy. Przykro mi, to jest wykluczone, panie rzeżączka, bo nie chciałbym się czymś zarazić. Nigdy nie, raz miałem rzeżączkę, wyleczyłem i się tego nie wstydzę. Ale zdążyła już pierdolić wszystkie twoje plemniki. Chciałbyś moje plemniki? No to niestety nie dostaniesz ich, chociaż wiem, żebyś chciał pewnie. Nie, bo są spierdolone genetycznie. Słuchaj, byłem ciekawy, co on powie tak twarzą w twarz, więc bardzo się cieszę, bo mówiłem to w internecie i tam chuj mnie, co tam pisali ludzie na czacie, nie obchodziło mnie to. Chciałem zobaczyć, co on powie twarzą w twarz, bo wiem, że we frikach czasami są brudne zagrywki. Bywają. Wiem, że różnie bywa. Wiem, że choroba mamy nie jest wesoła i przyznam szczerze, no że jak to usłyszałem, to mi się zrobiło w chuj niedobrze. I tak pomyślałem, kurwa, wiesz co, już kończąc temat, pomyślałem, nie chcę nigdy przekroczyć tej granicy, gdzie coś takiego odpierdolę, nie? Gdzie, no, załóżmy na 80% dalej jestem przekonany, że tak było, bo no nie przekonują mnie jakieś tam papierki i tak dalej. W sensie ja nie kwestionuję faktu, że twoja mama była chora. Zostawmy temat. Hejter numer 2, pisząc o tobie, za co cię nie lubi, napisał, że udajesz kimś, kim nie jesteś. Zmieniasz twarze, na początku mistrz pokera, później władca piekieł. Zabija wszystkich zawodników UFC, a jest zwykłym petem. Wali partyzanta w chłopów, a niby przestrzega zasad ulicznika. Jest dwulicowym hipokrytą, co pokazał najświeższy cross z Denisem. Amadeusz mówi jedno, robi drugie. I dodatkowo jest gangsterem, którego świat jeszcze nie widział, a to zwykły borowik. Siema, Farmazeusz. Słuchaj, mam do ciebie kilka pytań przygotowanych. Siema. Jak to jest możliwe, że ty w ogóle się krostujesz z Denisem? Gdzie powiedziałeś, jak przed chwilą tutaj do Pasuta, że możesz odlać mu się do pyska? Nie wiem, czy kiedyś się z kimś pokłóciłeś, a ze względu na okoliczności później na przykład się spotkaliście i sobie to wyjaśniliście. Istnieje coś takiego jak wyjaśnienie sobie. Aha, czyli mówisz, że teraz jesteście dobrymi kolegami, tak? Ja tu się nie będę zwierzał, ja ci mówię, jak to jest możliwe, że się spotkaliśmy i sobie wyjaśniliśmy. A za kutasa też się łapiecie, czy nie? Nie wiem, ale wyglądasz na ciepłego, więc mogą cię interesować takie mam pytania. Nie, mam dziewczynę, na spokojnie. Tak? Za to powiem ci, że ty jesteś bardzo ciepły. A pożyczyła ci stanik? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie mam aż takich dużych cycków, że mi pożyczyła, naprawdę. Okay. Ale powiem ci, za to ty masz bardzo bogate doświadczenie, jeśli chodzi o dziewczyny, ponieważ tak, puknąłeś Menelicę od Magikala, to jest pierwsza sprawa. Którą?
No, a kołak, jaka jest menelica od Magikala? No dobra. Panią Gosię? Nie, rodziny w to nie mieszajmy, ponieważ to są twoje zasady, które no właśnie naruszasz okay. Tak naprawdę. Mówię tutaj o jego dziewczynie, o Nikicie. Daj dowód na to. Bo z tego co wiem, to przecież sama Nikita powiedziała, że chyba była w związku z Ciosem w tym czasie, tak? A jak teraz jest z Nadią? Spotykasz się z nią, czy nie? Tak, widziałem się z nią, no. I jak tam między wami? Już jesteście razem, czy nie? Hit jest zazdrosny? Nie wiem, z kurwami się nie zadaje, ale co, Nikita, Nadia chciała sobie przytyć, to dostała odżywki. Dlaczego nie? Myślę, że nie ma łatwego życia, jak jest młoda, ma dziecko, a jej facet okazał się, kim się okazał, stary. To jest ciężka sytuacja. Jak poprosiła mnie o drobną przysługę, którą byłem w stanie spełnić, to why not? Zawsze tak się nastawiasz, że jesteś prawdomówny, nie? Tak. To powiedz mi, jak to było z tym, że przychodziłeś do pewnego klubu pokerowego w Warszawie i nagrywałeś fejkowe rozdania, które, no, sam wiesz, że były ustawione. Okej, okay. A byłeś tam? Często chodzę do tego klubu, moi znajomi grają w pokera, ja tam tylko przychodzę się wyluzować, coś napić się i tak dalej. Okej, okay. I rozumiem, że byłeś przy tym rozdaniu, czy twoi znajomi przy tym byli? Byłem, ale byłem w drugim pokoju na dole. Nie wiem, obyku. Przy bramce. Chcesz, to sobie wpisz mój nick na GG Poker Maniak Psycho ostatnio. No, wygrałem 100 tysięcy dolarów pokera. No, wygrałeś 100 tysięcy dolarów pokera? Tak. A to na pewno nie są pieniądze zarobione ze współpracy z GG Pokerem? No, turniej wygrałem, więc jak bierzesz udział w turnieju, kurwa, pokazać stary. Ci teraz to? Nie musisz to mi nic pokazywać, ja tobie nie wierzę, bo jesteś farmazeusz, mogę cię kurwa w K1 pierdolnąć jak chcesz, tylko trochę potrenuję, nie? No to jak zaprezentujesz albo jak mi walkę chcesz, z cieniem jak i wypadniesz dobry. Albo jak chcesz, to cię mogę kurwa w karate rozpierdolić. Może być. Jak zwalniesz walkę z cieniem i nie będziesz wyglądał jak ostatnia sierota, to dam ci tą no walkę. No dobra, to potrenuję 3 miesiące i możemy się napierdalać. Powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz, bo ty w zgłoszeniu napisałeś, że Zusie mówiła, że śmierdzi mu kutas. O dokładnie co chodzi? Tak. No właśnie ty lepiej powiedz o tym, o co tutaj chodzi, nie? Raczej Zusie nie robiła mi loda, znaczy na pewno nie robiła, więc myślę, że nie miała okazji to go niuchać. To chujowy związek tak naprawdę, nie? Krótki. Krótki. Jeszcze do A tego jakiś etapu powód jest konkretny, czemu cię rzuciła? Bo co, bo jesteś takim kurwa petem, czy nie? Na razie to ty pierdolisz same pomówienia, byku, nie? Nie, na razie wydaje mi się, że wiem, do czego bijesz. Mówisz o tym fejkowym rozdaniu w pokerze, nie? Nie, wszystko, co mówisz, jest pomówieniem, stary. Od związku z Nadią, po Zusie, że śmierdzi mi kutas i tak dalej. No. Chcesz, to ci dam powąchać. Nie, 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 dziękuję. No dobra, a powiedz mi, jak tam inwestycja 100 tysięcy w Nikita? Bo wydaje mi się, że 100 koła poszło, kurwa, przepalone, a jedynie, gdzie mogła polecieć, to na złotą, kurwa, z Ciosem razem z tobą do twojego byłego przyjaciela. Gdzie mam tak naprawdę następne pytanie? Dlaczego się odciąłeś od tego przyjaciela ze złotej? Dobra, to ostatnie pytanie, no. Tak, bo... No właśnie, dlaczego się od niego odciąłeś, to jest pytanie. Wiesz, o kim mówię, ze złotej, przyjaciel. Wiesz to, bo okazało się, że jest prywatnym, płatnym zabójcą, co nie? I co, ty myślisz, że ktoś ci w to uwierzy? Nie wiem, myślę, że już może czekać pod studiem na ciebie, nie? No, to czekam. Głównie czekam. Dlatego. Dobra. Mam nadzieję, że wyjdziemy kiedyś, kurwa, w karate, chociaż na matę to ci najebie. No, ja też dobra. Mam taką nadzieję, to może ktoś ten pusty łeb by ci, kurwa. No dobra. Hater numer 4 napisał, że nie lubi cię za to, że jesteś arogancki, masz w sobie brak pokory i popierasz zachowania Natana Marconia. Słuchaj, mam do ciebie takie pytanko. Pamiętasz sytuację z maczetami? Co ja tutaj będę gadał o takich rzeczach publicznie? No nie wiem, no myślę, że, bo mówiłeś, że chcieli cię zajebać. Myślisz, że jakby chcieli przyszli cię naprawdę zajebać, to byś spierdolił, kurwa, i teraz tutaj był w tym miejscu? Nie wiem, jest milion filmików na internecie, jak ktoś kogoś atakuje maczetą, jakoś spierdolił. Dlaczego ja miałbym nie spierdolić? No nie wiem, no pytam się. No myślę, że jeżeli ktoś przyszedłby faktycznie cię zajebać, to byś nie wyszedł stamtąd i po prostu byś był zajebany, no. To fajnie, że tak myślisz, nie? Tak myślę. Może się mylę, aczkolwiek tak myślę. Słuchaj, co cię skłaniało do tego, że z takim kondonem jak Marcoń, kurwa, trzymałeś i akceptowałeś jego zachowania w stosunku do innych osób w waszym świecie i tak dalej? Nie wiem, lubię Marconia. Uważam, że jest śmieszny i że nie ma, należy wszystkiego traktować poważnie, co robi i mówi w internecie. Czyli jeżeli teraz robisz content z Denisem Załęckim, a jeszcze niedawno siedzieliście przy jednym stole i był Marcoń, który wyzywał Załęckiego, z którym teraz robisz content, tak? Od sfeli, frajerów i go wyzywał, to teraz nie jest ci wstyd podawać mu rękę? No ale to myślę, że to powinieneś się pytać Załęckiego, a nie mnie. No ale no to tobie powinno być wstyd. No ale nic na to nie poradzę, jak ktoś nie chce, to się nie musi ze mną zadawać. No nie, no nie musi, dobra. Pytanie, dlaczego w twoim zachowaniu do tej pory jest brak pokory, brak szacunku? Zachowujesz się jak zwykła pała i bita i tyle, no bo tak można to śmiało powiedzieć, kurwa. Nie masz do nikogo szacunku, pokory. Przychodzi Gracjan, zamykasz pizdę, siedzisz krótko i tyle.
No ale zobacz, jakoś Załęckiego przed tak sekundą samo mówisz do nikogo. Zobacz, przed sekundą rozmawiałem z kilkoma osobami, jakoś się do nich brzydko nie odzywałem. Jakoś z tobą też rozmawiam kulturalnie. No ale na konferencjach... A że nie kozacze do wszystkich. Dlaczego mam kozaczyć do kogoś, kogo na przykład szanuję? To chyba wydaje mi się, że to tym bardziej pokazuje, ale że jednak mam troszeczkę tej pokory i na przykład nie kozaczyłem do Gracjana, którego tym bardziej szanuję i mam wspólnych znajomych. Jest to jedyna osoba, odkąd śledzę Freak Fighty, jedna z nielicznych osób, której naprawdę pokazałeś szacunek i pokorę. A tak wszystkim możesz naszczać do mordy i robić z siebie chuj wie kogo. Kurwa, jak będziesz w świecie Free Fightowym, to zrozumiesz, że na tym to polega. Tym bardziej, że na przykład świat wygląda tak, że nie masz z nikim konfliktu. Jak ja nie mam z Pasutem, on nagle przychodzi i cię obraża. No to jak ktoś do mnie startuje, do mnie strzela, ja zawsze. Jak robi się krok w moją stronę, ja robię 10 w jego. Rozumiem. Dlaczego robisz tak, że wyciągasz brudy prywatne, tam na przykład już... Przykład podam prosty, Tańculi na przykład, czy Pasuta, że zapierdala z talerzykiem, wciągam efedrą, kurwa. Dlaczego wyciągasz prywatkę na... No to wracamy do odpowiedzi, którą podałem przed chwilą. Jak ktoś zrobi krok w moje, ja zrobię kilka w jego. Nie wiem, czy wiesz, że Tańcula pierwszy na mnie nagrał film. Dobrze. Nagrał ale... pierwszy? No nagrał. Dobrze. To został odpowiedź. Słuchaj, a bo ty w zgłoszeniu napisałeś, że Amadeusz zapomniał, kim był przed powstaniem Fame'u, lansuje się ciuchami i zegarkami na kolosalne kwoty i jebany się wywyższa w rozmowie z innymi. No tak, bo wywyższa się. To co zrobił ostatnio? Jaki to kurwa zegarka on nie ma, jakiego to go za ile on pieniędzy garnituru nie ma. Tak się zachowuje człowiek, który przed powstaniem Fame'u nagrywał streamy i siedział najebany. Pewnie talerzyk też był grany, aczkolwiek nie wiem. Nie robiłem, kurwa, kreseczek, więc no nie ale wiem. Ja teraz wracam nawet do tego samego kontentu, stary. Ja się nie wstydzę tego, kim jestem i kim byłem, a jak sobie zarobiłem trochę gotówki, to wydaje mi się, że i tak na 3/4 tego wyjazdu, gdzie w tym roku byłem już kilka miesięcy za granicą, nie pokazałem praktycznie z zagranicy nic. Nie wstawiłem sobie ani jednego, kurwa, zdjęcia z Miami, z Tajlandii. Z Tajlandii byłem dwa razy w tym roku i nie wstawiłem nawet jednego zdjęcia w jakiejś storki. No wiadomo, że jestem influencerem, więc sobie pokazuję, jak żyję, że sobie jakiś głupi zegarek kupiłem i no, to co mam, kurwa, być nie, no totalnie dobrze, skromny, dobrze, nic nie pokazywać? Nie, na no, tym polegają social media, nie? Dobrze, dobrze, tylko wydaje mi się, że po prostu zapomniałeś, kim byłeś kiedyś. I teraz jesteś po prostu, tak jak tutaj kolega powiedział, masz dwie twarze i ze starego Amadeusza nie ma już nic. I tyle, no. Od hajsu się pojebało w głowie, moim zdaniem. Od fejmu też trochę. I tyle, no. Nie można ci odmówić na pewno ambicji, jakiejś tam zawziętości, no bo robisz duże kroki w tym, co robisz, no ale według mnie zachowujesz się jak zwykła bita paruwa i kurwa, no. Takie jest moje zdanie. Myślę, no, okay, że nie jest to tylko moje zdanie, ale nie będę się wyrażał za innych, tak. Drugie pytanie, znaczy następne. Rozpierdalasz wszystkich i tak dalej, jesteś zajebisty, nie do rozjebania. Jak na tą, kurwa, waszą pedalianę, kurwa, w Tajlandii na Trans TV z tym twoim Marconiem wjechała apteka, co zrobiliście? Okej, okay, to teraz wyobraź sobie, zobrazuję ci, mam do ciebie pytanie, nie? Że siedzisz sobie w hotelu w obcym kraju, tak? No. I nagle ktoś ci się, nie wiesz kto to jest, nie znasz tej osoby i nagle ktoś ci się wpierdala do domu. Tak nagle. No to co? Ty nagle wiesz, czy on nie ma, kurwa, przy sobie, gdzie wcześniej miałem aferę maczetową, co nie jest niczym przyjemnym i z czego jestem dumny, no ale wydarzyło się w moim życiu. I to było kilka miesięcy, z 4-5 miesięcy później, powiedzmy. I po pierwsze, najpierw wyjeżdżają ci flashbacki, a po drugie, ty nie wiesz, kto to jest, o co mu chodzi, czy ma przy sobie broń, więc co, nagle mówisz, dobra, wyskakujemy na honorową solówę i tak dalej, gdzie to są moje narzędzia pracy, którymi muszę zarabiać i utrzymać rodzinę. Ja wiem, że dla niektórych to jest ciężkie, bo oni woleli, żebym się odpalił i powiedział, co kurwa, wjechałeś mi do domu, to się napierdalamy, ale tak życie nie wygląda. Życie wygląda tak, że jak ktoś mi wpierdoli się do domu, to ja pierwsze, co bym zrobił, to i nieważne, jakie mam narzędzie obok, czy to butelkę, rozbijam ją i walczę o życie. Ale jeśli miałem okazję stamtąd wyjść, to wyszedłem i uniknąłem tego, tym bardziej, że to jest stary Tajlandia i co, miałbym iść, kurwa, do tajskiego więzienia albo stoczyć z nim walkę na śmierć i życie? Tym bardziej, że on też... Co miałem zrobić? Ja wiem, że wizerunek to jest jak Rambo. Życie, ludzie się kojarzy to z filmem. Ktoś wpadł, ja powinienem od razu się z nim bić, ale ja... Już nie jestem, ja nie żyję już tylko dla siebie, ja żyję też dla mojej córki. Ja nie zabiję jakiegoś, kurwa, gościa bez powodu. Zabiję go, po pierwsze nie chcę nikogo zabijać, zabiję go, jak mnie do tego zmusi. Jeśli ktoś, kurwa, na mnie napadnie z bronią czy coś tak dalej, to będę się bronił, czym będę miał i do ostatniej, kurwa, kropli krwi. Rozumiem. I tyle, ale ja żyję też jeszcze dla swojego dziecka. Rozumiem. Dobrze, w takim razie, dlaczego twój pies, kurwa, obronny, Nathan Marcoń, bo wiadomo, o kondonie mowa, dlaczego on? On potrafi chodzić, szczekać, wyzywać od... Jego tam nie było przecież. W
Tajlandii go nie było? Był, ale nie było go w tym pokoju. Nie było go w tym pokoju, bo pewnie kurwa trzymał koleżankę za Agnata. nie wiem, co robił. No przecież byliście razem, robiliście kontent, ale jak nie wiecie, co byliśmy robiliście? Byliśmy razem, ale nie byliśmy razem przez 24, no przecież na tym live'ie go nie było. No Nathan lubił czasem w tamtym momencie wypić sobie kilka bucketów i stracić kontrolę w Illusion, to jest taki klub. No i zapewne był w Illusion, no. Dobra. Dużo osób ci zarzuca, że jesteś farmazeuszem, to mam do ciebie jedno pytanie. Czy podczas swojego pobytu w Tajlandii łapałeś za Agnata koleżanki? Nie, i co ciekawe, nawet pomimo, że sprowadzaliśmy osoby transpłciowe, żeby zrobić z nimi live'a, co według mnie było zajebistym kontentem. Miło wspominam ten czas i sam się... Bo najlepiej jest, jak w życiu sam masz ubaw z tego, co robisz. To był na ten Nurek Marcoń, który weryfikował kilka płci, że tak to nazwę, ale ja nie miałem nawet przyjemności zerknąć na ptaszka. No. Czyli sugerujesz, że Marcoń... No weryfikował, na live'ie to robił, to nie wiadomo, to nie wstyd, jak powiedział Nathan. Pod kołderkę było zaglądane i mówi, ty, coś tam jest. Dobrze, możesz mi powiedzieć, aktualnie jakie są twoje stosunki z Nathanem Marconiem? Dobre. I za to tym bardziej w mojej strony chuj ci w dupę. I dziękujemy ci bardzo. Takim akcentem kończymy. Nie będzie face to face'a, ponieważ, moi drodzy, uczestnika numer 5 nie ma z nami w studio z racji na długie wakacje. Tak. Miał on również walkę z Amadeuszem, w której szybko przegrał. Bomba, no to co, słuchaj, zostawiamy ci pole do popisu, co masz do Amadeusza Ferrariego. Co macie do wyjaśnienia? Na pewno macie dużo. No ja tak dzwonię dopytać się, bo widziałem, że ostatnio Ferrari tam został szefem sztabu wyborczego Jacka Murańskiego i tak się zastanawiam, czy nie próbuję uciec w politykę ze swoich fajtów, ale tak, kurwa, swoimi umiejętnościami. To ty tak bardziej mógłbyś promować, nie wiem, jakąś szczepionkę na tą, kurwa, nową małpią grypę, kurwa. A Jacek mógłby być właśnie przykładem, jak się z małpią grypą wygląda. O, tak się też mógłbyś promować. Co mam powiedzieć? Wydawało mi się, że Bomba szanuje pana Jacka i lubi pana Jacka Murańskiego. No pewnie, że tak. No jak już będzie... Odnoszę do twoich umiejętności promocyjnych. Kurwa. Słuchaj, ty jesteś po studiach prawniczych. Wydaje mi się, że jak już jest taka komitywa mocna z panem Jackiem, to że jak będziemy szukali jeszcze jakiegoś ministra do spraw obrony czy prawnika, to będziemy dzwonić do ciebie, nie? Tylko najpierw będziesz musiał... Ja mogę być kurwa ministrem zdrowia i was kurwa wszystkich do choroszczy wyślę. I prezydent może ułaskawić. Właśnie, tak? Prezydent może dać prawo przyszłaski. Ma prawo łaski, nie? No tak, więc tym bardziej głosuj na pana Jacka, to cię ułaskawimy. Prezydent będzie miał spętane ręce i nie będzie miał dostępu do długopisu. Panowie... Ej, Bomba, bo tu był kolega z ZUS-ie dzisiaj przyszedł, nie? I on powiedział, że mi fiut śmierdzi ci, nie? A mi się wydaje, no, że śmierdzi tak kuta sama mi się diemu, wydaje, no, że on się pomylił z tobą. Ale czekaj, jeszcze raz. Słuchaj, przyszedł kurwa do programu i powiedział, że twój kurwa... Słuchaj, że ZUS ci, tak powiedziała. Już ci tłumaczę. Przyszedł tutaj Wiz, który powiedział, że ZUS je w wywiadzie rzekomo mówiła, że Amadeuszowi... Jemu, tak? Tak. Że Amadeuszowi śmierdzi fiut. I teraz Amadeusz zarzuca, że to twój. To po pierwsze, to musimy zacząć od tego, że fiuty zaczynają się od 7 centymetrów w górę, więc Amadeusz, nie łapiesz się ze swoją 4,5-centymetrową kurwa armatą. Ale no, skoro tak przyszedł jakiś chłop powiedział, no to co ja mogę na to powiedzieć? Na pewno nas ze sobą nie pomylili, bo ja nie łatwo jestem do odróżnienia na tle innych facetów. Możesz zapytać ZUS-ie. Bomba, to co? Hejter numer 6 to osoba, z którą Amadeusz ma konflikt, który ciągnie się latami. Nazywał on Amadeusza takimi pseudonimami jak Frajeri, Farmazeusz, Prostytutka, Rura do Szczania, Flet Zajebany. Amadeusz w odpowiedzi mówił, że może takiej zwykłej kurwie naszczać do mordy za pomówienia, które hejter wytoczył w jego stronę.
Tak naprawdę co ja mam kurwa powiedzieć? No każdy wie jaki on jest. Dopała jest zwykła bita. Najbardziej boli mnie chyba to, że wykorzystał po prostu mamę, nie? Naprawdę, jeżeli mamę wykorzystałeś, chciałbym zobaczyć, ja będę taki jednak, że chciałbym zobaczyć w poniedziałek na konferencji te papiery, że rzeczywiście była chora. Gdzie mówiłem w wywiadzie, że absolutnie do rodziców się nie wykorzystuje i tak dalej i naprawdę, jeżeli kurde... Czemu na konferencji? Przyjedź dzisiaj do domu moich rodziców. Ale nie będę jeździł po tobie, wiesz, nie będę jeździł do ciebie. To ty masz przyjechać, ty masz... Po nim jak najbardziej robić, co chcesz zobaczyć, to przyjedź. Słuchaj, to ty masz się wytłumaczyć, dlaczego nie zawalczyłeś z Denisem. A ty się lepiej wytłumacz, dlaczego z Pastą nie zawalczyłeś. Ale ja zawalczyłem z Pastą. Co to ty, kurwa, nie zawalczyłem z nim w boksie normalnie. Jestem gotowy na rewanż. Przecież była gala, na której się wycofałeś. Do kontuzji, a później... Ale normalnie, przecież ja wystawiłem papiery normalnie, że dostałem kontuzji, bo miałem zerwane, nie, w kręgosłupie coś podejrzewam. No widzisz? A kolejna wypadki sprawa... się zdarzają, a wydaje mi się, że choroba mamy jest straszniejszą rzeczą. A kolejna sprawa, jestem powiedziałem, że jestem gotowy jak najbardziej na rewanż w K1 na małe rękawice, żeby ludzie po prostu mieli na co popatrzeć. Jestem otwarty na ten rewanż. No ale widzisz, ja się wypadki po ludziach, ale w przeciwieństwie do ciebie, kurwa, pecie zajebany, ja się nie boję, ja wystawiam z czoła wyzwaniu, a nie tak jak ty, kurwa, udziwiać. I każdy już wie, że kurwa, że to z Denisem była ustawka, tylko szkoda, że kurwa, już, zresztą kibice już widzą, jak sam się zresztą prostujesz i kurwa, i szkoda naprawdę mi, że kibiców, że obiecujesz im kurwa złote góry, obiecujesz im kurwa fajerwerki, a dostają kurwa tak naprawdę zimne ognie, po pierwsze, po drugie, ty obiecywałeś kurwa mega walkę w tej Anglii i tak dalej, jak można nazywać się władcą piekiel, kurwa, pogromcą wszystkich, a nie wyjść, ale nie wyjść, kurwa, nie wyjść, ale ja powiedziałem do mojego menadżera, że jestem gotowy wskoczyć tak samo na tą walkę i zrobić rewanż, zrobić tą samą walkę, co ty zrobiłeś i na pewno bym się dużo lepiej zaprezentował. A po drugie, w stronę kibiców, jeżeli już dostajesz takie kolosalne pieniądze, bo naprawdę dostajesz, kurwa, kolosalne pieniądze za walkę, to chociaż raz powinieneś wyjść w stronę kibiców i to, co powiedziałeś, że ja przeproszę ciebie, czy przeproszę, że cofnę słowa pomówienia, to również zrobimy tą walkę. Ja cofnę te słowa. No i zrobimy. Myczka jest po twojej stronie. I chociaż wyjdź raz, kurwa, z twarzą i weź tą walkę, normalnie zawalczmy. Dajmy do sobie jak facet ci po ryju, bo już mi się, kurwa, naprawdę ten kom... A za co ty najbardziej nienawidzisz Amadeusza Ferreira? To już się zaczęło jak... Również z Piotrem Pająkiem, jeśli chodzi o to, o ten nasz konflikt, to już przypominając, że wtedy już powiedział, że kurwa, że on wszystkich napierdoli, że w tego, ja powiedziałem jestem i zaczęliśmy się kurwa szarpać i tak dalej. A to dlaczego wy jeszcze nie zawalczyliście? Dlaczego no bo to tyle jest, lat bo to jest ciota, bo to jest zwykła, skończona kurwa ciota. Ja wstydzę się, że kurwa... Amadi, co ty na to? Że słuchaj. Rodzice się powinni wstydzić, że mają taką kurwa ciotę w domu, nie? Weź ty nie gadaj o rodzicach, to jest słabe kurwa, nie? To jest giga. Tak, to jest tak słabe, jak ty się kurwa chronisz. A chuj ci kurwa w mordę, napierdolę. Dole cię jeszcze w tym roku, jesteś kurwa nikim, badaj mi, ja ci dałem dokończyć. No. Jedyne co kurwa twoje osiągnięcie życiowe jest to, że możesz wmawiać i okłamywać ludzi, że ktoś się ciebie kurwa boi. To jest jedyne twoje osiągnięcie. Ale ja się nie boję nikogo. Ty się boisz kurwa mnie i każdy to wie. Ty się boisz własnego cienia, jak był tutaj kurwa face to face, miałem kurwa, Denisa, czy raz jebnął tak z otwartej, to się zakryłeś nogami. Kto się kurwa, ale kto się kurwa, kto miał z otwartej jebnął? No się nie boisz nikogo, a raz cię chlasnął w ten pusty kurwa łeb. Kurwa, no to chodź, kurwa, jebana. Ale front. Dobra, już luz. Luz jest? No, co ma być, kurwa? No dobra, panowie, no to macie teraz tę konfrontację, przybijacie w tym roku walkę? Chlasno, jak cię chlasno, to kurwa nie będzie to zbierać, kurwa. Jesteś nikim, zapamiętaj to. No. Teraz możesz jeszcze się chwalić. Jebany. Poczekaj, teraz się możesz chwalić, że jeszcze ktoś się ciebie boi. Później zostanie ci tylko jedynie płacz, jesteś kurwa nikim, pamiętaj. I umysłowo też jesteś nikim. Jedyne, ale co robisz od kilku lat, to mówisz, że marzysz o mnie. Ja jestem celem twojego życia. Kurwa, rozumiesz? Jestem celem twojego życia. Celem, kurwa, ty chciałbyś, kurwa, mieć taki cel. Ale pamiętaj. Alan, co powiedziałeś, że kim jest? Przecież on ma, kurwa, to jest zwykła pała, to jest, kurwa, słuchaj, on ma delirkę, kurwa, widział... Usłyszałem, że cfelem. Nie, powiedziałem cfelu, nie powiedziałem. Dobra, nie powiedziałem. Gadaj co chcesz, kurwa. No, dla mnie to jest, kurwa, wchodzi, kurwa, i mówi, że on po treningu był, kurwa, i ma delirkę, kurwa. No, przed sekundą wtedy robiłem boks, normalnie, że miał... się, proszę cię, kurwa. Amadi, o co chodziło z tym plaskaczem od taty Denisa? Ja nie zostałem, no przecież to... Kiedy ja zostałem plaskacza? Kiedy no na kamerach, jak była konferencja, nie wiem, ale kiedy był hajnik. Od tyłu, kurwa, gdzie tam było, kurwa, 30 centymetrów, kurwa, między siedzeniami i Denis poczek mi wypierdolił, kurwa, od tyłu? O tym mówisz? Tak. Tak?
Tak. No to kurwa, to brawo, kurwa, bo wiem, że kurwa, jak z nim się biłem, to kurwa, to normalnie z nim się napierdalałem, tak samo z jego ojcem. A ty się kurwa boisz wyjść, kurwa, no szumaciarzu zwykły. No i tyle, no, słuchaj, ty możesz... Tyle. Ty jedyny raz... Ej, to jest beka. Szkoda, naprawdę szkoda mi, kurwa, że tak, kurwa, że w stronę kibiców, kurwa, wiesz co? Bo ja mnie to tam jebać, ale chodzi mi, kurwa, ale szkoda o kibiców. Kibiców czy chodzi, szkoda, że, kurwa, ci siebie? Że obiecujesz, kurwa, naprawdę złote góry, a kurwa, naprawdę jesteś zwykłą, kurwa, ciotą. A czemu, czemu fantazujesz o walce ze mną? Tak z ciekawości. Nie fantazuję, bo chcę chociaż raz, żeby ktoś ci tak dopierdoli, że nie wstanie, że ci się, kurwa, odbije, że ci się, kurwa, odbije orężadu, bo naprawdę, kurwa, będę ci napierdalał jak, kurwa, ostatnią szmatę, wiesz? Okej, trzymam cię za słowa, Alan. Bo pamiętaj, ja jestem taki, ja ci już mówię, że zrobimy tą waleczkę, nie? Tylko że ja będę tym ostatnim gwoździem do twojej trumny. I będę z ciebie targał łacha do końca twojego życia. Jest pięknie. W końcu, kurwa. W końcu mam nadzieję, że raz, kurwa, wyjdziesz z twarzą. No to co, nie, walka... Nie spierdolisz, nie spierdolisz tydzień przed tym, przed galą. Ja mam nadzieję, że twój kubelek Denis, kurwa, też dołoży to, co miał dołożyć, kurwa, cegiełkę w twój przyjaciół, bo kurwa szkoda. 100 koła, tak? Tam było. 200, no, powiedział, że 200 koła dołoży. A, okay. A po drugie, jeżeli tak, kurwa, już mu cisnęłeś i tak dalej, to teraz, kurwa, jesteście mega koledzy, kurwa. A ty jakim cudem się z nim, kurwa, cisnąłeś, a teraz jesteście ja koledzy? Ja nie jestem z nim kolego, absolutnie nie jestem z nim kolego. A ty jakim cudem gadacie? Kiedy ja z nim gadałem? No może my też nie jesteśmy kolegami, tylko robimy jakiś biznes jako banda. Jest, co, to nagle jesteście, kurwa, mówisz, że ja, ale jeszcze nikt nie wie, musisz poczekać na bandę, wyczekujcie. Już w tym tygodniu start, pod sam koniec. Ostatnie słowa, Alan, do Amadeusza, Amadeusz do Alana, dawaj. Nie mogę się doczekać. Marzenia się spełniają, tylko uważaj, czego sobie życzysz. Dobra. To nie jest koncert życzeń. Ja sobie życzę. Co? Ja nie żyję marzeniami, ja je realizuję, wiesz? Ale to ja muszę zrealizować swoje marzenia. Dając nie, ci walkę. Nie jesteś moim marzeniem. Ty nie jesteś moim marzeniem. A zlikuję ja. Dawaj. Miał być tutaj Eryk Wykładzina, ale niestety, no dziś napisał mi, że no nie może. Z powodów prywatnych. Ale spokojnie. Prywatnych. Ja wam mówię, że ale czasem, już wam mówię, tam siedzi drugi Eryk Wykładzina. Kwestia czasu. I tak to bym zakończył. Tak. No tak. No tak. Kwestia czasu, że skończysz nie, jak Eryk. Masz problemy ze słuchem? Czy z rozumieniem? Ale ty już masz problemy z wymową, a poczekaj jeszcze do walki. Dobra. Ja pierdolę, walczyłem z niektórymi, z którymi ty walczyłeś i na przykład z Alan, tektura. Do ambonki, odejdź, Alan, podejdź jeszcze, chcę. Ambonka. By cię nie słychać w ogóle, także wiesz, widzowie nie słyszą tego. Na przykład z Tańculą. Co, ale ja mimo tego, że ja kurwa, ja przegrałem z Tańculą, to każdy wie, jakie ja miałem problemy, ale mimo tego ja kurwa wyszedłem do tej walki, wiesz? A nie kurwa się przysłaniałem, kurwa. Walczyłem z Tańculą. No mówię. Że ja, jak miałem problemy, kurwa, życiowe i tak dalej, to ja miałem w tył głowy, ale mimo tego wyszedłem, kurwa, do walki. Walczyłem. Mimo tego, że miałem naprawdę problemy, kurwa, życiowe. Miałem problemy. A ty, kurwa, coś się przysłaniasz mamą, która nie wiadomo, czy była na 100% kurwa chora. Chociaż, tak jak mówię, chciałbym zobaczyć w poniedziałek te papiery, które, mam nadzieję, przyniesiesz i nie będą podrobione. Nie, zapraszam cię do domu, do moich rodziców. Ja nie chcę do twojego, kurwa, domu śmierdzącego przychodzić, kurwa. Ale co, kurwa, śmierdzącego? Tam mieszkają moi rodzice. Jebać cię, kurwo, pierdolona. Ty, kurwa. Nie, dobra, puść mnie na chwilę, puść mnie. Ty, kurwo, ty jesteś takim, kurwa, śmieciem pierdolonym za śmierdzącego moich rodziców. Kurwo, kurwo, nie chcę nawet tego mówić tutaj, bo jesteśmy na zbyt miłej, kurwa, gali, nie? Ale już nie jesteś, kurwa, pierdolonym tupem. Śmieciu zajebany. Dobrze, panowie. Do dziecka niepotrzebna mapa mi. Dawno zarabiałem siano na tym, co odkryli dziś. Ja sprzedaję, ty kupujesz, zobacz, komu rośnie zysk. Pieniądz jest tylko narzędziem, a ja mam duży warsztat. GT3, RS9.